9 dzień czerwca 2024 roku, czas na ostateczne rozstrzygnięcia w 13 edycji Sokolik Cup w Starym Sączu, a więc oczywiście w województwie małopolskim ten znakomity turniej jest rozgrywany. Zawodnicy z rocznika 2014, a więc drużyny Under 10, można by w tej nomenklaturze angielskiej rzec. No i za moment pojedynek o trzecie miejsce, mecz, który na pewno będzie niezwykle emocjonujący, niezwykle ciekawy. Za moment składy, ale warto oczywiście tutaj podkreślić, jakie drużyny biorą udział w tej 13 edycji, a są to zespoły wręcz znamienite, znakomite, znane z tych europejskich aren w futbolu seniorskim. W tym spotkaniu o brązowy medal zobaczymy zresztą przedstawicieli drużyn grających w tych najsilniejszych europejskich ligach, jeżeli mówimy o drużyny seniorskie, mianowicie niemieckie FC Mainz, FSV Mainz oczywiście, przepraszam, zagra z Deportivo La Coruña z Hiszpanii. Mainz oczywiście w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, Deportivo La Coruña natomiast walczy o to, by powrócić na salony. Przy mikrofonie Paweł Garbacz i już za moment rozpoczynamy to spotkanie. Mainz w strojach czerwonych, drużyna Deportivo La Coruña, no to są zawodnicy w strojach niebieskich z taką białą domieszką. Oczekujemy na rozpoczęcie tego meczu o trzecie miejsce. No i już za moment będziemy śledzić ten pojedynek. Ja oczywiście jestem winny Państwu składy. No i za moment ten długo wyczekiwany mecz, mówiłem, ten turniej zrzesza zawodników z różnych krajów. Są zawodnicy ze Słowacji, z Węgier, z Anglii, z Litwy, oczywiście z Polski, mamy zespoły z Hiszpanii, no ale też z Czech, czy chociażby z Chorwacji, a myślę, że takim najbardziej egzotycznym gdzieś krajem, który pojawił się w tej edycji, jest Kerala Blasters, a więc drużyna. Z Indii już sędzia na środku boiska, no i czekamy na pierwszy gwizdek. A już za moment to spotkanie. Jeszcze zmieniamy stronę, a więc losowanie, które przynosi nam te zmiany. Jeszcze dodam, że zespoły również z Belgii, Austrii, Francji, Ukrainy są głównymi aktorami tego widowiska, tych meczów w Starym Sączu. No i już piłka ustawiona. Za moment rozpoczynamy pojedynek. 1 FSV Mainz 05 z Deportivo La Coruña. I już rozbrzmiał pierwszy gwizdek. Drużyna z Hiszpanii zaczyna swój atak. Ja natomiast winien jestem Państwu składy. Drużyna Mainz to z numerem 18 Antony Janes, z dwójką Can Luca Tirreno, z trójką Ale Kangau. Numer 4 to Abdullah Yesal, piątka to Samir, szóstka Eliasz Akin, 7 Oliver Juszkiewicz, ale, a więc mamy tutaj polski motyw, 8 Samuel Berisha, 9 Kan Akbult i numer 50 Amin Mamis, to zespół FSV Mainz, numer 10 oczywiście, jeżeli chodzi o niemiecką drużynę, natomiast Deportivo La Coruña, 13 Samuel Fernandez, 4 Adres Valencia, 5 Iago Prieto, 6 Anton Fernandez, 7 Alex Casado, z numerem 8 Leo Lorenzo, z 9 Mateo Sonko, 10 Alberto Novo, 11 Mateo Cardel, 12 Adrian Linares, 15 Enzo Favia i 18 Ares Navarro. Pierwsza minuta tej rywalizacji już za nami. Na razie bez goli w meczu o trzecie miejsce w tej 13 edycji Sokolik Cup. No i wyczekujemy tego pierwszego trafienia w tym spotkaniu o brązowy medal. Już Deportivo La Coruña rusza z atakiem. Z numerem 10 Alberto Novo został jednak powstrzymany, ale zbiera piłkę Alex Casado. Ładnie zachował się ten zawodnik. Oddał futbolówkę do Antona Fernandeza. Ten z lewej strony będzie próbował dośrodkować, ale jest zablokowany na jego, na tej linii podania stanął Elias Akil. No i będziemy mieli rzut rożny dla drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Oczywiście z Hiszpanii. Teraz pierwszy
Stały fragment, dośrodkowanie, ale wybity, ale Mainz ma kontratak. 2-1 rusza zespół z Niemiec. Uwaga, jest szansa i mamy pierwszą bramkę. Koniec drugiej minuty i z numerem 4 Abdoulaye Sal wpisuje się na listę strzelców. No i mamy otwarcie w wyniku tego meczu. Zawodnik z numerem 4. Bardzo dobre warunki. Mam gdzieś takie skojarzenie z Frederikiem Kanute, niegdyś zawodnikiem Sewilli. Ale minął bramkarza prawą stroną. No i umieścił piłkę w siatce. Abdoulaye Sal. 1-0 dla FSV Mainz. La Coruña rozpoczyna, a teraz z prawej strony od rzutu wolnego, tak nakazuje arbiter. Zagranie Alexa Casado, a piłka jednak przecięta przez Mainz. Jeszcze powalczył tam Anton Fernandez. Ruszył także Alberto Novo lewą stroną. Będzie rzut z autu dla drużyny z La Coruña. Już ustawiają defensywę zawodnicy Mainz. Będzie chyba próba strzału. Jest i uderzenie! Ależ fantastyczna bramka z rzutu wolnego z numerem 10 Alberto Novo. No i mamy wyrównanie bardzo szybkie. Fenomenalne uderzenie Alberto Novo. Zobaczmy, co za strzał tego zawodnika bezpośrednio z rzutu wolnego. Bez najmniejszych szans był Antony Jana, więc bramkarz niemieckiej ekipy. No i tym samym mamy 1-1 w pojedynku o brązowy medal Sokolik Cup 2024. A dalej skupić się na tym, co wydarzy się w tym meczu. Teraz jest numerem 7 Alex Casado, bardzo aktywny. Mainz ma szansę, uderzenie! Poprzeczka Abdoulaye Sala, więc kolejny raz to on bardzo aktywny, ale Mainz będzie miał jeszcze szansę, kolejny strzał. Tym razem łapie piłkę bramkarz La Coruña, ale zobaczmy, jak cudownym strzałem popisał się Abdoulaye Sal i ten bramkarz z charakterystyczną czapeczką Samuel Fernandez mógł tylko odprowadzać piłkę wzrokiem, która jednak finalnie nie zatrzepotała w siatce drużyny z La Coruña, a więc na razie wynik 1-1, gramy dalej. Piąta minuta meczu, znowu piłka do Abdoulaye Sala. Ten próbuje przejąć ją już na połowie rywala. No i to jest jak trochę walka z wiatrakami, bo pojedynek jedynego napastnika drużyny versus pozostali tutaj piłkarze. Na pewno bardzo ciężko miał teraz, aby tutaj przedrzeć się Abdoulaye Sal, chociaż jedną bramkę już zdobył ten zawodnik. Teraz La Coruña lewą stroną. Może wyjdzie hiszpański zespół na prowadzenie. Błąd bramkarza. Mainz wypluł piłkę przed siebie i czaił się tam Mateo Songo, aby umieścić piłkę w siatce, ale nie udała się ta sztuka zawodnikowi w niebieskiej koszulce. Mainz może więc odetchnąć, choć teraz ma problemy z wyprowadzeniem piłki Oliver Juszkiewicz. Jeszcze zgarnia piłkę z lewej strony, zdaje się, Anton Fernandez. To jest rzut z autu, ale nie dla drużyny Deportivo. To ekipa Mainz rozpoczyna teraz od autu właśnie. No i Niemcy ruszają prawą stroną. Ładne zejście do środka grającego z numerem 2 Gianluigi Tirreno. Ale teraz mamy przewinienie. To jest faul Deportivo La Coruña. No i tym samym od rzutu wolnego rozpoczyna ekipa z Niemiec. Bardzo interesujący mecz. Naprawdę dzieje się sporo w tym spotkaniu. Na razie dwie bramki, no ale czekamy na więcej. Jeszcze tego czasu jest sporo, aby tutaj wpisać się na listę strzelców. Teraz atakuje z kolei Mainz lewą stroną, próba strzału. No i tam chyba było dotknięcie defensora drużyny z La Coruña. Tak jest, rzut rożny wykonany, Mainz atakuje. Piłka zostaje jednak skutecznie wybita i teraz Samir do własnego bramkarza, do Jana.
Długa futbolówka Abdullahi Esal oczywiście już w walce o to, by przejąć tę piłkę. Ósma minuta meczu. Drużyna z Hiszpanii teraz na tarciu, ale bardzo prosty błąd. Podanie wprost pod nogę rywala. Jago Prieto popełnił ten bardzo łatwy błąd, powiedziałbym juniorski, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że to są zawodnicy, którzy dopiero się kształtują, którzy powinni te błędy popełniać, aby wynieść z tego odpowiednią lekcję. Na razie bardzo interesujący pojedynek. Teraz będzie okazja dla Deportivo La Coruña, ale jest gwizdek i nic z tej akcji już nie wyjdzie. W związku z tym rozpoczyna od rzutu wolnego zespół za naszej zachodniej granicy. Ale teraz błędy Mainz. Uwaga, będzie szansa dla La Coruña. Próba strzału, podcinał tę piłkę grający z numerem 15 Enzo Favia. I znakomitym, proszę zobaczyć, refleksem, niczym siatkarz, niczym libero, popisuje się Antony Jan, tym samym chroniąc swój zespół przed utratą drugiej bramki. Znakomicie zrobił to teraz golkiper Mainz, ale uwaga, rzut roczny, jeszcze jedna szansa i tym razem Deportivo zdobywa bramkę. Jago Prieto uderzeniem głową daje prowadzenie Deportivo La Coruña po raz pierwszy w tym meczu, no bo to Niemcy prowadzili jako pierwsi w tym spotkaniu, no a teraz mamy wynik 2-1. Kończy się 9 minuta, a więc cóż można powiedzieć, wielkie emocje, no i czekamy na dalszy rozwój wypadku w tym spotkaniu, bo po prostu to ten mecz nabiera coraz większych rumieńców. Teraz próbuje na prawą stroną ruszyć zespół, który jest na musiku, który musi zdobyć bramkę wyrównującą. Na razie jednak skutecznie w defensywie grają Hiszpanie. Oj, zespół naszych sąsiadów teraz tę piłkę próbuje rozprowadzić. Jan, złe przyjęcie teraz w wykonaniu młodego gracza Mainz. A to był z numerem 8 Samuel Berisha. Ale mamy na boisku teraz Olivera Juszkiewicza. Jest Abdullah Esel, który walczy o piłkę. Alek Angał, także Samir. No i tym ostatnim zawodnikiem Kaan Akbulut, pochodzący z Turcji. 11 minuta. Tego meczu o trzecie miejsce. A też te warunki atmosferyczne mogłyby oczywiście być może ciut lepsze, aczkolwiek wiemy, jak to z tą pogodą bywa. Nie ma upału przede wszystkim. Myślę, że to jest in plus, choć oczywiście zaczęło padać tutaj w Starym Sączu. No ale zawodnicy na pewno pokażą, że te warunki atmosferyczne im nie straszne i będą do samego końca w tym spotkaniu walczyć o to, by sięgnąć po to trzecie miejsce. Oczywiście będziemy również dla Państwa relacjonować finał, więc warto śledzić te zmagania w ramach 13. edycji Sokolik Cup w Starym Sączu. Teraz zagranie do bramkarza. Mainz nie ma za bardzo pomysłu, choć teraz dość szczęśliwie po piłkę ruszył grający z siódemką Oliver Juszkiewicz. No i wychodzi znakomicie z bramki Samuel Fernandez. Już wspominałem, na pewno bardzo charakterystyczny bramkarz, bo po prostu ma czapeczkę na głowie, czym wyróżnia się wśród pozostałych zawodników. Oczywiście nie tylko tym, że a tym bramkarzem po prostu jest.
No a teraz lewą stroną zespół La Coruña, szansa na trzecią bramkę, uderzenie i tym razem na drodze do zdobycia bramki staje bramkarz drużyny Mainz. Bardzo dobra, skuteczna interwencja wykonano Antoniego Jana. Jeszcze jedna piłka posłana w obręb jego bramki. Tym razem wrzucał piłkę Alex Casado. Spójrzmy, kto jest teraz na boisku w drużynie Deportivo. Adres Valencia, jest Anton Fernandez. Również mamy tam z numerem 8 Leo Lorenzo. Jest także Alex Casado. I będzie rzut wolny, faulowany jeden z zawodników z Galicji. 13. minuta tego meczu powoli dobiega końca. Zostaje jeszcze kilka minut. 18-minutowy mecz, więc wkrótce może być gwizdek. Jeszcze jedno uderzenie. Znakomity strzał, ależ ułożoną stopę ma Alberto Novo. Próbował pokonać bramkarza podobnie jak na początku tego meczu. W tamtej próbie udała mu się ta sztuka. Znakomity gol, natomiast teraz pozostaje bez trafienia, choć było blisko. Ten strzał oddany naprawdę był świetny. Ale musi na razie obejść się smakiem, nie będzie dubletu. No ale problemy na pewno ma teraz drużyna z Niemiec, która broni się przed atakami La Coruña. Jeszcze szansa, zakotłowało się teraz w polu bramkowym. Ta piłka jednak ostatecznie znalazła się na bocznej siatce. Na szczęście dla drużyny Mainz, uwaga, jeszcze jedna szansa, próba strzału, adres Valencia. No wydawało mi się, że ta piłka trafi do siatki, że znajdzie drogę do bramki, ale jednak troszeczkę tutaj je zabrakło, aby myślę już powoli przypieczętować zdobycie brązowego medalu. Oczywiście to jest tylko jedna bramka różnicy, tutaj jeszcze może mnóstwo się wydarzyć w tych kilku minutach, no ale na razie znakomicie broni się zespół. FSV Mainz, teraz kolejny faul i kolejny rzut wolny dla zespołu Deportivo La Coruña. Czyżby kolejna próba Alberto Novo? Pokazał już dwukrotnie, że ma niesamowity strzał w tej nodze. Znowu uderzenie i tym razem świetna wręcz interwencja Antoniego Jana. Ależ pokrętło ma w tym wieku grający z dziesiątką Alberto Novo. Rzut rożny. Szansa dla ekipy z La Coruña. Co teraz się wydarzy? Jest okazja i mamy 3-1. A zdobywcą bramki po raz kolejny po stałym fragmencie gry jest ekipa Deportivo La Coruña, adres Valencia. No i to jest już 3-1. No i powoli te marzenia o trzecim miejscu dla drużyny Mainz powoli stają się nieaktualne. No a Deportivo nadal w ataku. Deportivo dalej stara się, aby zdobyć kolejne gole. Na razie Abdoulaye Sal, Alberto Novo i adres Valencia byli strzelcami bramek. A czekamy na kolejne trafienia. Czekamy na emocje, które tutaj niewątpliwie są po prostu wszechobecne. I to wygląda mi na kolejny rzut rożny dla zespołu. Deportivo La Coruña. Udało się Mainz wyjść obronną ręką z tej sytuacji. Teraz od bramki rozpocznie Jan, który musi się śpieszyć. Zostało bardzo niewiele czasu, aby jeszcze coś tutaj w tej materii zmienić, aby jeszcze w tym meczu powalczyć. Oto by
Ten brązowy medal no nie stał się tylko marzeniem, a wcześniej uderzenie znakomite, kolejne w wykonaniu zawodnika La Coruña. Adrian Linares tym razem uderzał. Pozostaje jeszcze około minuta do zakończenia tego spotkania. Mainz przejmuje piłkę. Teraz ruszają do ataku. Leo Lorenzo, przepraszam, oczywiście z numerem 8 Samuel Berisha w drużynie Mainz. Ruszył oczywiście także Abdoulaye Sal. Zagranie jednak Samira do tyłu, a więc trzeba będzie tutaj zbudować tę akcję na nowo. Antony Jan wychodzi wysoko, zagrywa piłkę sprytnie w półprzestrzenie. No i jest uderzenie grającego z numerem 8 Samuela Berisha, ale bez problemów łapie tę piłkę Samuel Fernandez. Celebruje wybicie futbolówki, dopiero teraz wykopuje ją jak najdalej. Jeszcze La Coruña będzie miała okazję, uwaga, szansa na kolejną bramkę, ależ znakomicie zachował się tam w polu karnym Anton Fernandez oczywiście z numerem 6, ale nie udało mu się umieścić piłki w bramce, zdobyć czwarte trafienie. Jeszcze rzut rożny dla Deportivo La Coruña i pewnie za moment będziemy mieli koniec tego meczu o trzecie miejsce. Dośrodkowanie, które mija pole karne. Nic z tej akcji dla La Coruña nie wyjdzie, ale Mainz będzie miał jeszcze okazję. Jeszcze powalczy o gola kontaktowego. Zamieszanie teraz w środku pola, blisko koła środkowego można by rzec, ale nic nie wyszło z tej sytuacji. Jeszcze zagrana piłka teraz na wolną przestrzeń, ale nic się już tutaj nie wydarzy w tym meczu. Kończy to spotkanie sędzia, więc FSV Mainz 1, Deportivo La Coruña 3. No i to zespół z Hiszpanii zajmuje trzecie miejsce i zdobywa brązowy medal. Drużyna nomen omen, która w 2023 roku zwyciężyła tutaj w Soccoli Cup w ramach tej poprzedniej edycji, wygrywając AC Milan, no i sięgając po złoto. Tym razem trzecie miejsce, myślę, że powodów do wstydu nie ma. No a Mainz musi obejść się smakiem, zajmuje w tym turnieju czwarte miejsce. Zresztą no i tak myślę duży sukces i wielka duma. 32 ekipy, a wśród nich FC Barcelona, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, także Stoke City, Sparta Praga, Liverpool, także no znakomite ekipy, oczywiście kilka naszych polskich jak Wisła Kraków, jak też Lech czy Korona, Górnik Zabrze. Tak więc naprawdę bardzo prestiżowy turniej. Widzą Państwo, jak to wygląda, także bardzo dziękuję za to spotkanie. Ten mecz skomentował Paweł Garbarz. No i oczywiście zapraszam na finałowe starcie.